Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Letni Paniedziela. Słuchajcie, u nas dzisiaj strasznie zimno, ale stwierdziłam, że chociaż na pół godziny wypadniemy do ogrodu i coś tam zrobimy, żeby już popchnąć parę prac do przodu. Będziemy przycinać trawy i o tym Wam dzisiaj opowiem i odpowiem na parę Waszych pytań, które pojawiły się pod poprzednimi wideo. Zapraszam na ten odcinek. Potwornie wieje, ale dlatego chciałam tutaj sobie wejść na sekundkę. Szklarnia już jest prawie gotowa na sezon. Bardzo dużo było pytań na temat szklarni. Słuchajcie, moja szklarnia to jest szklarnia Vitavi Uranus. I ona ma 11,5 metra. Często się o nią pytacie, czy jestem z niej zadowolona. Jeżeli będziecie ją montować, to wiecie, to nie jest łatwa sprawa. Ona przyjeżdża w tysiącach elementów i trzeba ją złożyć. Także od razu, jeżeli taką szklarnię będziecie zamawiać, to się nastawcie na to. Natomiast super sprawdza się tutaj. Jedyny problem jest taki, że te szybki, one są łączone i pomiędzy nimi mamy straszne ilości glonów i to jest niemalże nie do doczyszczenia. Na razie wymyliśmy szklarnię tutaj w środku, natomiast czekamy jeszcze, aż brzoza zacznie pylić, spadnie ten cały opad i wtedy dopiero będziemy myć ją z zewnątrz, bo to jest bez sensu mycie jej teraz. Natomiast w środku jest umyta, powoli już montujemy półki, będziemy rozstawiać stoły i w następnym tygodniu już będę się przenosić z moimi wszystkimi rozsadami, bo jeszcze w tym tygodniu czeka nas minus 5, minus 6, także nie chcę tutaj włączać tmuchawy. Na razie część tych rozsad spokojnie sobie wschodzi w domu, a już w kolejnym tygodniu wszystko tutaj przeniosę i będę robić kolejne wysiewy już tutaj, na co nie mogę się doczekać, bo w szklarni pracuje się bardzo przyjemnie, bo tutaj jest zawsze cieplej, trochę świeżego powietrza, ale jednak tak cieplutko, także super, super sposób na pracę w ciągu dnia. Ponieważ idą mrozy, to bardzo dużo pytań było a propos tych mrozów właśnie. Co zrobić, jeżeli tulipany wychodzą i są mrozy? Jeżeli pamiętacie, ja w zeszłym roku zrobiłam takie wideo. Była taka fala dużych mrozów gdzieś tam w okolicy końca marca i ja nakrywałam tulipany, które już były bardzo duże, one miały prawie 20 cm rozłożone liście i nakrywałam część takimi donicami, rozkładałam włókninę, ale części nie nakryłam i słuchajcie, nic im się nie stało, naprawdę nie było jakichś większych uszkodzeń, także w tym roku już sobie daję luz w temacie ochrony tulipanów. Czasami mogą być leciutko, wiecie, te liście dostać troszeczkę od tego mrozu, natomiast w ogóle nie wpłynie to na kwitnienie. A czasami nakładając te donice możecie coś jeszcze uszkodzić, także ja bym się aż tak bardzo nie przejmowała, no chyba, że te mrozy jakieś są u Was większe, nie wiem, minus 9, minus 10, możecie spróbować. Ale te zeszłoroczne moje doświadczenia skłoniły mnie do tego, żeby w tym roku już naprawdę tego nie zawijać. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby na takie mroźne noce zawinąć hortensje ogrodowe i wszelkie rośliny takie, które macie młode, które na przykład, nie wiem, Wam szybciej gdzieś tam ruszyły, albo posadziliście już coś na początku marca i właśnie te rośliny mogły być na przykład w szklarni, to warto je wtedy opatulić białą włókniną. Natomiast zresztą daję sobie na luz i wydaje mi się, że będzie ok. Sporo z Was zdecydowało się w tym roku na wysiewy i dostaję mnóstwo wiadomości ze zdjęciami Waszych sadzonek. Pamiętajcie, że jeżeli sadzonka wysiana w domu ma taką bardzo długą nóżkę i na końcu dopiero ma te listki i nie jest groszkiem pachnącym, tylko właśnie jakąś byliną czy kwiatem jednorocznym, to znaczy, że ta roślina ma za ciemno i prawdopodobnie, ponieważ jest i ciepło, i ciemno, bo w domu nie macie jej na przykład w bardzo nasłonecznionym miejscu albo były ciemne dni, to nie jest dobrze. Ona powinna te listki mieć przy samej ziemi, także postarajcie się przesunąć ją w chłodniejsze miejsce, jeszcze jaśniejsze. Natomiast jeżeli jest ciepły dzień, to te rozsady, słuchajcie, na parę godzin, chociaż na zewnątrz, najlepiej na cały dzień i schowajcie je potem do chłodnego miejsca. Dużo lepiej one będą nam rosły i będą dużo zdrowsze. No dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że troszeczkę ustał wiatr, ruszamy przycinać trawy. Ja nie mam w ogrodzie bardzo dużo traw, miałam kiedyś więcej, ale pozmieniałam to troszeczkę na rzecz, wiecie, moich róż, klematisów i tak dalej, ale zostało u mnie jeszcze sporo miskantów i rozplenic, także przed domem mamy taki szpaler rozplenic i kocimiętek i mam nadzieję, że w tym roku dosadzę tam jeszcze werbenę patagońską, jak się wysieje, bo też podoba mi się to, że mimo tego, że to już jakby nie jest nasz ogród, tylko taki przedogródek, który widać z ulicy, ale wydaje mi się, że to jest fajne, kiedy
wtedy tam też jest ładnie, nie ma tam tylko trawy, tylko są kwiaty. Zawsze ludzie, którzy przychodzą, przystają, pytają się, jakie to są rośliny, także potem wprowadzają je do swoich ogrodów, także ja lubię, żeby przed domem także bardzo ładnie wyglądało. Ale tych rozplenic tam jest naprawdę dużo. Wszystkie je związaliśmy w takie, wiecie, do góry i mam nadzieję, że będzie nam się je łatwo przycinało. Mamy też klasyczne miskanty i mamy miskanta giganta, który jest tutaj za szklarnią. To jest taki miskant, który u nas rośnie do 3 metrów. Najwyższe nawet chyba mają czasami 3,5 metra i one mają naprawdę grube te swoje, nawet nie chcę ich nazwać dźbłami, to są po prostu jak gałęzie, także tam trzeba wejść z konkretnym sprzętem. Związaliśmy je tak, że jesienią, żeby było łatwiej je przecinać i mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie nam szybciutko. Trawy z reguły tnę na początku marca, patrząc tylko, czy nie jest jakoś wyjątkowo wilgotno. One nie mają problemu z tym, że przemarzną, bardziej będą miały problem, jeżeli gdzieś tam w serce tych traw wpłynie nam woda i będzie rozsadzała całą tę kępę od środka. Także od zawsze robię to tak naprawdę jako jedną z pierwszych prac wiosną. Używam do tego albo, słuchajcie, takich nożyc do żywopłotu, bo dużo szybciej się w ten sposób tnie przy mniejszych trawach. Natomiast moje trawy są już wiekowe, bo mają kilkanaście lat i do nich używam już nożyc elektrycznych. My jesienią robimy tak, że robimy z nich takie chochoły, związujemy je takimi trytytkami po prostu, żeby nam się nie rozwalały, bo pięknie wyglądają te trawy, kiedy stoją i się leciutko zmrożą, ale jak potem przyjdzie ciężki śnieg albo duży deszcz, to wszystko się wywraca, lata po całym ogrodzie i naprawdę ciężko się to potem sprząta. Związane w ten sposób, obcięte po prostu podnosimy do góry i możemy je pociąć na kompost albo oddać do bio, nie wiem, czy macie, jaki macie tam pomysł na to, żeby to zutylizować. Natomiast dużo szybciej idzie. No i mam nadzieję, że dzisiaj też pójdzie nam szybko, bo jest strasznie, ale to strasznie zimno. Pamiętajcie o tym, aby po takim cięciu oczywiście wyczyścić wasze ostrza. W przypadku traw one aż tak nie będą się brudziły, ale potem jak zaczniecie ciąć żywopłoty, bukszpany i tak dalej, to nożyce obklejają się taką, wiecie, lekko lepką substancją i warto dbać o to, aby były po takim konkretnym cięciu wiosną także wyczyszczone, żeby dłużej nam po prostu służyły. Słuchajcie, to jest takie pierwsze cięcie, potem biorę sobie albo właśnie nożyce do żywopłotu, albo sekator i docinam już ją tak ładnie w kulkę i oczyszczam. Patrzę, czy są jakieś martwe pędy, staram się to wybrać, zobaczyć, czy tam coś zostało. Tutaj właśnie widzę, że jest jakby część uszkodzona, troszeczkę trzeba ją podsypać ziemią, ale najpierw zetnę sobie i potem już będę czyścić może troszeczkę cieplejszego dnia, a potem będziemy oczywiście nawozić i ściółkować, ale to jeszcze za chwilę. Najważniejsze, żeby sprzątnąć ten największy bałagan. Jak widzicie, to jest naprawdę parę minut takimi elektrycznymi nożycami. Ja pamiętam, że na początku to po prostu działałam sekatorem po jednym i schodziło mi się strasznie długo. Młodsze trawy oczywiście fajnie jest ścinać tymi nożycami, takimi do żywopłotu, ale taki sprzęt to po prostu przyspiesza to niesamowicie. No dobra, kawałek jest zrobiony, ruszamy na front i będziemy przycinać moje rozplenice tam. Tutaj możecie zobaczyć, jak dużo tutaj jest tych rozplenic. To są w ogóle rozplenice, które sama rozmnożyłam. Ja miałam chyba 5 sztuk tam w tym miejscu, gdzie jest teraz szklarnia. I ileś lat temu stwierdziłam, że jest ich troszeczkę za dużo i je porozdzielam na kawałki. Po prostu szpadlem podzieliłam każdą chyba na 5 sztuk i powsadzałam na froncie. One się tak rozrosły przez te wszystkie lata. Myślę, że są tutaj już co najmniej, no będę strzelać, ale pewnie z 7 lat. Także rozrosły się, kochają to miejsce, a ich tutaj towarzyszami są kocimiętki. I w tym roku, wiecie, mieliśmy te kocimiętki Six Hills Giant, które były takie bardzo duże i mi nie pasowały na rabacie. Dosadziliśmy je właśnie pomiędzy nimi i myślę, że ta wysoka kocimiętka będzie tutaj wyglądała genialnie. No zobaczymy, a ja biorę się do pracy i wycinam kolejne.
No dobra, udało nam się to zrobić, ale musieliśmy to zrobić we dwójkę, bo naprawdę to są monstra i nie było wcale z nimi tak łatwo jak z miskantami. Bardzo są zbite, bardzo mają dużo tych obok źdźbeł, ale daliśmy radę, najważniejsze. Teraz jeszcze przycinam sobie tutaj tak z góry chociaż te kocie miętki i myślę, że już wyjdę następnego dnia i będzie troszeczkę cieplej, żeby to wszystko wygrabić. Wtedy biorę takie małe grabki, no i wszystko tak z ręki już dokładnie docinam, czyszczę. Potem będziemy nawozić, ściółkować i wtedy dopiero będzie tak pięknie. No ale najważniejsze, że te największe prace zostały zrobione, to już zostało ścięte, kolejne zadanie popchnięte do przodu. Ja tak jak Wam mówiłam, w marcu to mam po prostu takie podejście, że codziennie chociaż jedno małe zadanie i nie patrzę na tę całość ogrodu, bo ona wygląda po prostu tak, że wszystko woła, rób coś, natomiast po malutkim zadaniu i dojdziemy do kwietnia, kiedy już wszystko będzie wyglądało super. Bateria w moich nożycach elektrycznych też już powiedziała, dość tego, jest zimno, idźcie zjedzcie jakiś obiad. Także słuchajcie, wrzucamy nożyce na baterię i miskantami gigantami zajmiemy się, kiedy ona się znowu naładuje. Najważniejsze, że popchnięte do przodu. Słuchajcie, dajcie mi znać, jakie wytrawy macie u siebie w ogrodach, jakie tniecie, czy macie, na pewno macie więcej, bo moje to są naprawdę bardzo podstawowe. Natomiast bardzo lubię oglądać inne ogrody trawiaste. U mnie jest troszeczkę inaczej, ale zawsze fajnie dołączyć trochę tych traw do siebie. Ja dlatego tak cieszę się, że na hortensjowej rabacie dołączę sobie w tym roku hakone, także już będzie ich troszeczkę więcej. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.